Ale oprócz tego są nieustanne jaja, bo przecież jesteśmy Polakami i sobie lubimy jaja, nie wszyscy oczywiście. To jest, wiesz, no, zmaganie między, nie wiem, Sienkiewiczem a Gombrowiczem cały czas. Nie, to taki, wiesz, w stylu Michaela Jacksona Fillera. Samochodem dosyć porządnym, cały czas tą komórką. Co pan sądzi o rozwoju technologii obecnej? O Jezu, błagam pana. Nie siedzi przed wami wielki pisarz Stanisław Lem, no proszę. Jestem rozczarowany, bo ten motyw się tam pojawia bardzo mocno, przynajmniej ja to tak odebrałem, że pan gdzieś tam, narrator, przepraszam, pisze, że ja, panie, ja do Murgabu jadę, tak, tam do celnika czy gdzieś i no ja czekałem na to. To ja panu polecam moją poprzednią książkę, ona się Wschód nazywa i tam jest duży rozdział o Murgabie. A na Zachód się nigdy nie ciągnęło, bo jak czytałem Fado, tam jest taki opis jeszcze, jak istniał NRD, dojeżdżasz do naszej zachodniej granicy nad Odrą, patrzysz na NRD-owskie drogi i zawracasz. Słuchaj, no pamiętaj, że teksty są też prowokacją, no wiesz, no. Ale co do tej, no dojechałem do tej NRD-owskiej granicy, przynajmniej stempla nie miałem w tym dowodzie, bo tam się na pieczątkę przekraczało. To Frankfurt chyba był, takie też to ponure, no bo NRD to znaczy Niemcy, to znaczy wojna. No więc zawróciłem, ale to figura literacka jest, no i tak bym nie przekroczył. No też nie miałem ochoty przekraczać tej granicy. Wtedy już po Polsce się jeździło, tak, do utraty tchu, to był wielki kraj przecież. No tak, i wolniej się jeździło, ja ci powiem, jak ktoś ma wyobraźnię, to nowa huta nie wystarcza do podróżowania, w jedną, drugą stronę. To jednak to się w umyśle dzieje, w głowie, wiesz. Cudowna była Polska lat 70., 80., którą się przemierzało we wszystkich kierunkach. I nigdy człowiek nie miał dość. Jak się kończyła Polska, to zawracał. No, jechał z Zakopanego do Gdańska, a potem jechał z Gdańska do Ustrzyk Górnych. Z Ustrzyk Górnych do Wrocławia. I tak można było w nieskończoność. To się wolno podróżowało, bo te autostop, stare samochody, ciężarówki, wąskie drogi. Było dużo czasu na myślenie, na refleksję, na właśnie wyobraźnię. Dziękuję bardzo, do widzenia. Podziękowałam za piękne spotkanie.
Centrum Kształcenia i Szkolenia od 2 lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zaangażowaliśmy się w projekt 3 kolory, czyli remontowanie mieszkań ludziom samotnym, ludziom biednym, którzy w normalnym stanie nie mogliby tego remontu przeprowadzić ze względu też na środki finansowe. Jesteśmy ze szkoły HTS ze Złotej Jesieni. Takim remontem zajmujemy się już 2 raz. Większość mieszkań jest w bardzo złym stanie technicznym. Wymaga generalnego remontu, skrobania ścian, szpachlowania, malowania. Średnio takie mieszkanie remontujemy do 2 tygodni, w zależności od potrzeb. Podczas realizacji projektu 3 kolory wyremontowaliśmy 10 mieszkań. Mam nadzieję, że ta akcja będzie trwać dalej. Taka praca jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, ponieważ możemy pomóc innemu człowiekowi i samemu się przy tym sprawdzić, jakie posiadamy umiejętności w tym, co robimy.